Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Święta, święta i po świętach trzeba choinkę z powrotem wsadzić do ziemi. No bo co, nie będzie tutaj już tak stała. Edzi już zdążył ją podlać, jak widać na załączonym obrazku. Lecimy gdzieś pod chałupą, ją wtykniemy. Szanse jej na przeżycie myślę, że są iluzoryczne. Ale nie zrzucaj igieł, nawet się dobrze trzymają, nie odpadają jakoś bardzo. Kaczki ją poskubały trochę z rana. Tutaj na dole, jak widać na załączonym obrazku, ale to pewnie nic nie szkodzi. Dobra, biorę ją, lecimy przed chałupę. Mam nadzieję, że się jeszcze wkopię w ziemię, bo już mróz jest. Ale pierwszy dzień mrozu, a zaraz to dopiero mają być mrozy. Poniżej minus 10. Woda już pozamarzała, wszystkim trzeba z chałupy im nosić, dolewać. No, no jak to w zimę, jak to w mrozy. Dobra, lecę to, kopiemy. O, tak na samym środku ją wtyknę. Jak widać, ma bardzo elegancko przycięte korzenie, ma dużo zostawione, parę centymetrów, i ją się wsadzi w mróz, no to powinno być elegancko. Jak się jakimś cudem przyjmie, to będzie tak akurat przed chałupą. Na przyszły rok będzie można sobie tu te lampki powiesić, albo znowu ją wykopać i wsadzić do chałupy. Dobra, jakoś się wykopię, nie ma tragedii. I wkopana luks. Jakimś cudem nie umrze, to będzie na przyszły rok. No a jak niestety obeschnie, to ją się spali. Dzięki czemu olejki eteryczne i różne fajne substancje się uwolnią do powietrza i będziemy mogli oddychać ładnym zapachem lasu. Prawda, kurka? Też tak sądzi. A on już sobie coś tu zakopuje, cwaniak. Edziu, dobrze uklep, bo ci kury znajdą i wygrzebią. Tutaj teraz. Już wszystkie płoty chyba podkopywał, to teraz przy drzewie. Mrozy się zaczęły, a idą jeszcze większe. Trzeba kurom coś pożywnego zrobić, to pogotujemy trochę ziemniaków. Ktoś mi napisał w komentarzu, niech lód odmarznie z garczka, to czystej wody się naleje. Ktoś mi napisał w komentarzu, że on daje tartą marchewkę do bitych ziemniaków z osypką. I to mi się wydaje super pomysł. I może tak zrobimy też dzisiaj. Tylko niech się to zagotuje. Chociaż nie wiem, czy to zdąży wystygnąć dzisiaj, bo zanim to się zagotuje, to minie długo. No ale jak nie dzisiaj, to będą miały na jutro. Przez noc na pewno im to się ostudzi, bo ja bardzo pilnuję tego, żeby nie dawać gorącego jedzenia kurom, bo to im szkodzi, robią im się pypki na języku i mogą chorować. Co ty, do pieca chcesz wejść? Daj spokój. Na targu ostatnio kupiłem paszę dla królików. O, tato im całkiem smakuje. To takie o, granulki. Zawsze dodatkowo mają w razie czego. Przesypię sobie do beczki. A tu strasznie gęsi się coś drą. Nie wiedzieć czemu. Ciszej trochę. Edziu oczywiście pod królikami. O, patrzcie, już myślałem, że nie wlezie mi. Ale na styk się mieści taki woreczek, 20 kila. A tu nawet nie zakręcam, lecę królikom nasypię. Niestety tymczasowo mają tako wysypane po prostu na słomę, bo w kafelki dałem im wodę, bo te pojdełka ściągnąłem. A te kafelki, co wcześniej miały od wody, to ja muszę wziąć do chałupy i wymyć, bo to tu se leżało. Nawet się nie chciało tu oderwać. No wiecie, to trzeba wysprzątać, przecież nawet do tego im nie dam. Ale całą marchewkę już łatka zjadła. No, trochę taka jeszcze, ale daje się głaskać. Czarny gorzej, trochę się boi, ale to chyba przez Edzia, że mu tak tu często zagląda i dosyć mocno. Kafelki na wodę się sprawdzają dobrze u czarnego, bo nie wywala. A u łatki to można w jakiejkolwiek dać miseczce, bo ona nie przewraca nawet miseczki, a tego to już na pewno. No dobra, smacznego, jak tam? Czarny, czarny już zajada, to one lubią. Edziu, no gdzie wpychasz tą łepetynę, no? O, Edziu. O, zabrał. No, na szczęście on nic temu czarnemu nie robi, nawet jak się zdarzyło, że razem po podwórku sobie latały, to nic mu nie zrobił, tylko się oblizywał. A tutaj mam tą kurkę na turkę, co mi się rozdarła w bagażniku, ale jakoś dużo się tam specjalnie nie narozsypywało. Może uda mi się ją tak tutaj przesypać z tego rozdarcia, jakoś cknie. O! Nawet idzie.
aby tam za dużo się na ziemi nie wysypało, bo trochę to sobie kury zjedzą. Gdzie to leci? O! Edziu, no paszę kurą będziesz wyjadał. Daj spokój. O, udało się. Sukces. O, i tu się wysypało trochę. I trochę tu sobie leży, to tam wiecie. Jeśnie woła. Dobra. Gotowe. Edziu, przed chwilą zakopałeś swoje śniadanie, a teraz wyżerasz paszę kurą, no. Może ci brakuje jakichś składników odżywczych. Ale nie sądzę, bo dostajesz zróżnicowane jedzenie. Po prostu jesteś łakomczuch. Woda w końcu odmarzła, wymieniona na świeżą. No i pomału się tutaj będzie gotowało. Pokryłem na mniejsze kawałki, bo to takie grube bulwy były jak ja. To by się gotowały do jutra. I tak się będzie długo gotowało, bo coś pomału mi się dzisiaj rozpala. Mimo, że taką chudą brzuskę i całkiem suchą dałem, to nie wiem czemu. No ale trochę stał piecyk, może wiecie, zawilgotniał czy coś tam. Rozpali się, w końcu rozpali, spokojnie. Coś tam się już pali. Kury rzeczywiście mają bardzo dobry węch, patrzcie. Kolejną skryjówkę mu odkryły i odkopały kawał tam ziemi, żeby się dobrać do jakichś tam smakołyków. Kury też wszystko żerne zjedzą. Oby im nie zaszkodziły te kruszone mięsko, co on tam zakopał. Dziwne te ich diety. One wyjadają Edkowi. Edzio wyjada im. A gdzie on w ogóle poleciał? Edziu! Chodź, piłeczkę tu masz. Się zamienili dietami. Może już im się sprzykrzyły. Coraz lepiej idzie mu to kiwanie. I na szczęście jest tak duża, że nie może jej złapać w zęby. Że sobie szczęki nie nadwyrężył. Ale chyba nie. W końcu to zrobione z myślą o psach ta piłka. Specjalistyczna taka. No w końcu się trochę lepiej rozpaliło, ale idzie mi dzisiaj te grzanie kartofli jak krew z nosa. No ale ten, jak ja tu tak rozpalałem, grzałem, dokładałem, to kurczę, te pereliczki to co chwilę kogoś tuleją albo ganiają. No i muszę zagęścić ruchy, trzeba będzie je połapać na dniach. No i myślę, że jednego samca sobie zostawię. A dwa, albo się zamienię gdzieś na samiczkę, albo samiczkę potem się dokupi, a ich się niestety pozbędzie. No nie trafiło mi się z ich płciami. I co zrobić? No trzeba tak w końcu podjąć decyzję. No i niestety dwóch się pozbędę. Jeden zostanie, to już nie będzie tak źle. A czasami to one potrafią we dwie ganiać jedną kurę. No i to one tak mają, że potrafią ją gonić dosyć długo. No to szkoda mi tych kur i dla nich stresów. Tam krzywdy jej nie robią za bardzo, no ale jednak... Jednak to na pewno nie jest dla nich przyjemne. O proszę, a co my tu mamy? Kolejne jajeczko. O, już nie jest nawet tak bardzo schowane. Dookoła nie ma. Dobra, będę wracał, stąd to zabiorę. A przyszedłem tu, bo trzeba Lublina rozpakować. Te mrozy to zapowiadają dosyć długie. Także no, trzeba wypakować, bo może za tydzień, za dwa będzie potrzebny do czegoś. No to, żeby był już przygotowany. Towar wypakowany. Trochę tego jest, ale niestety będzie musiał poczekać, aż ziemia odmarznie, będą jakieś plusowe temperatury. Lublin przygotowany do drogi. Wszystko gotowe, pozapinany. O, jak zapinałem pakę, to przyszedł Edzio, się położył i piszczał, bo myślał, że zaraz gdzieś będę jechał. Edziu, nigdzie nie jadę, już nie idź do bramy. Daj spokój. Weźmiemy te jajeczko, chyba że Edziu je sprzątnął. Nie, nie sprzątnął. Kaczę, niedługo sobie je przyrządzę, no bo jeszcze za wcześnie. Na klucie, nie jedziemy nigdzie, Edzio. I w podskokach do domu leci. A jak tam ziemniaczki przez ten czas? No, jeszcze trochę i się będą gotowały, tylko trzeba chyba by... Tak, trzeba dorzucić trochę patyków. Grzeje się to dzisiaj, grzeje, pali, patyków dokładam. A zagotować się nie może. No woda niby gorąca, ale jeszcze pewnie potrwa. Może do jutra się ugotuje. Dobra, koniec tego kręcenia się. Ja dzisiaj jest plan tutaj wysprzątać do wędzarki, bo jutro jest plan działać z wędzarką, ale to będzie w kolejnym gniocie. Dzisiaj wieczorem muszę tam przygotować pewne rzeczy
ale to się dowiecie o tym nie jutro, a pojutrze. Jutro to ja to będę wędził, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będzie temperatura na minusie, no to chyba deszcz nie będzie padał, bo w deszczu wędzić to chyba słaba opcja. Dobra, zabieram się za robotę, się włączę, jak coś zrobię w końcu. Coś tam ogarnięte. Idealnie nie jest, ale ziemia jest zmarznięta, nie idzie tego wygrabić. Niektóre rzeczy to tam poprzymarzały. To, co tam leży, to nie szkło, tylko już lód. Porozbijany szkło powybierałem. No i tyle dobrze. Spróbowałem pograbić trochę tymi grabkami nowymi. Taka ciekawostka a propos tych grabek. Już 3 czy 4 różne osoby mi napisały, że to one te grabki wysłały. Także kto wysłał, to jeszcze raz bardzo dziękuję. Grabki to się zawsze przydadzą. No i jutro tutaj będziemy walczyć z wędzarnią. Dzisiaj nie przepalam, jutro ją przepalę najpierw, a potem będziemy wędzić. Edziowi piłka wpadła pod samochód. I tutaj waruje, żeby nikt mu jej nie zabrał. Edziu, tylko żeby kiedyś nie było tak, że ja będę gdzieś jechał, tu piłka zostanie. O, pewnie, że jest. Piłka zostanie i ją przejadę. Wyleciała? No nie mów, żebym jeszcze raz wrzuciłeś. A jak? O, Edziu. O, masz, leć. Marchewka utarta, naprawdę. Tą maszynką to bajka. Chwila, moment i gotowe. Te końcówki do zmywarki się wypiorą i luks. Lecimy zobaczyć, jak tam ziemniaki. No w końcu miękkie. Cały dzień się tu prawie gotowały. Dobra, można przelewać do wiaderka i mieszać. Musiałem to do chałupy przynieść, bo tam Edzio, kury, wszyscy mi do wiadra wskakiwali. No, ładnie ta marcheweczka się tutaj miesza, osypka. No, perełka to jest, wiecie, wybredna, przecież ona tego się nie naje. Chociaż podobno niektóre koty jedzą tartą marchewkę, ale perełka to raczej nie. Elegancko się wymieszało. I nawet łatwo, bo tym razem osypkę dałem na ziemniaki. To jest dużo prościej niż najpierw osypkę i ziemniaki, bo to się tam ta osypka przykleja do dna. I nie chce się tak łatwo tuć, a tutaj to leciutko. Konsystencja dobra, ale dopiero jutro dostaną kury, bo już późno, a to nie ostygnie. Te mamałyki to strasznie długo schną w środku. Kury się już schodzą, bocianek już na swojej miejscówce. Tym razem sobie zajął na samym brzegu. I tym pozytywnym akcentem ja się z wami żegnam. Lecę szykować te mięso na jutro do wędzenia, ale o tym wędzeniu to już będzie w jutrzejszym gniocie. Także zapraszam na jutro na wędzenie. Do zobaczenia, cześć!